Witam rodziców, witam radnych, witam sołtysów. Szanowni Państwo, chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o problemie oświaty, o problemach, jakie są w polskich szkołach. Spotykamy się w gminie Radziemice, gminie typowo rolniczej. Z jednej strony, jeżeli popatrzymy, mamy piękne krajobrazy, czyste powietrze. Z racji jednych z najlepszych gleb w Polsce, mamy bardzo wysoko rozwinięte rolnictwo, ale z drugiej strony, patrząc na całą gminę, mamy problemy z terenami inwestycyjnymi i co wiąże się z tym, że struktura dochodów jest bardzo ograniczona. Większość dochodów, które ma nasza gmina, to dochody, które pochodzą z subwencji, które pochodzą z dotacji. Udział na przykład podatku rolnym jest bardzo niski, czy stosunkowo niski, pomimo całości budżetu. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o sytuację w oświacie, o sposób finansowania oświaty w naszej gminie, to wydatki na oświatę stanowią blisko 1/4 wszystkich wydatków z budżetu gminy. Środki z racji subwencji oświatowej wystarczają tylko na 60% finansowania wydatków na oświatę, czyli 40% musimy z budżetu gminy zapewnić środków, by domknąć cały budżet oświaty. Jeżeli popatrzymy historycznie, jeżeli popatrzymy wstecz, te wydatki są, dochody na oświatę z tytułu subwencji, dotacji są coraz mniejsze. Jeżeli popatrzymy na strukturę dochodów bieżących i wydatków bieżących, też dla budżetu gminy jest niekorzystna. Szanowni Państwo, z roku na rok musimy dokładać coraz więcej środków z budżetu gminy do oświaty. I teraz, jeżeli popatrzymy na całą strukturę wydatków, to wydatki na wynagrodzenia są największy udział procentowy w strukturze wydatków na oświatę. Teraz, jeżeli chodzi o wydatki bieżące, wydatki na energię elektryczną, wydatki na ogrzewanie, wydatki na wynagrodzenia, które z roku na rok są coraz większe, inflacja, która jest wokół nas, wszystko to przekłada się, że z roku na rok z naszych środków, ze środków budżetowych, musimy do tej subwencji dokładać coraz więcej. Ale przecież wydatki na funkcjonowanie szkoły to nie wszystko, bo musimy zapewnić środki na finansowanie, na modernizację naszych szkół. W naszej gminie mamy dwie szkoły podstawowe. Zrobiliśmy termomodernizację tych szkół, zrobiliśmy tutaj remonty, cały czas staramy się remontować, ale żeby zrealizować jakieś wydatki inwestycyjne, musimy mieć zapewnione, oprócz środków zewnętrznych, musimy mieć zapewnione środki własne, a na to już w budżecie gminy, jest coraz trudniej. Posiłkując się kredytem, też musimy ponosić koszty obsługi tego kredytu. I to z kolei wracamy do punktu wyjścia, że coraz mniej mamy środków na te wydatki bieżące. Ale oprócz samego funkcjonowania oświaty są takie ważne aspekty, które powinniśmy zapewnić, które należą się naszym uczniom. Jeżeli chodzi o wsparcie psychologiczne, o pomoc stomatologiczną, o posiłki w każdej szkole. Też to powinno być w każdej szkole i taki system powinien funkcjonować. W moim odczuciu, w odczuciu samorządowca, potrzebne są kompleksowe rozwiązania systemowe, które by zapewniły to, żeby środki, które przychodzą z subwencji oświatowej, wystarczyły na finansowanie całej oświaty, żeby pokryły wynagrodzenia, wszystkie koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły, a wtedy sytuacja w naszych samorządach byłaby znacznie lepsza, bo wtedy tą część środków, które przeznaczamy na bieżące utrzymanie szkół, moglibyśmy przeznaczyć na modernizację tych obiektów, na dodatkowe zajęcia,
i cały, żeby ten cały proces edukacyjny był jak najlepszy. Szanowni Państwo, to co powiedziałem wymaga jak gdyby gruntownych zmian i o tym staramy się mówić, o to staramy się tutaj walczyć, bo jeżeli by się udało zmienić cały ten system finansowania, tutaj by udało się nam rozwiązać ten problem, który jest bolączką we wszystkich samorządach całej Polsce. Tyle z mojej strony. Bardzo proszę o zabranie głosu przez panią Katarzynę Mitkę. Dzień dobry Państwu. Żeby przybliżyć trochę sytuację tak z punktu widzenia praktycznego, jeżeli chodzi o sytuację oświaty w gminach w całej Polsce, to może najpierw powiem, jakie mam do tego kompetencje. Jestem dyrektorem szkoły wiejskiej w gminie Krzeszowice i jestem wieloletnim dyrektorem. Z oświatą jestem związana od 1988 roku, a od 26 lat piastuję funkcję dyrektora. W związku z tym miałam okazję przejść przez panowanie wielu ministrów, wielu systemów i dokładnie wiem, jak w tym momencie wygląda sytuacja szkół zarówno w mieście, jak i na wsi. Bardziej zależy mi na powiedzeniu, jak wygląda sytuacja szkół małych, szkół wiejskich, ponieważ jest to związane z wyrównywaniem szans. Coraz bardziej pogłębia się różnica pomiędzy szkołami miejskimi, szkołami dużymi, szkołami prywatnymi, a właśnie szkołami, które są finansowane przez samorządy, zwłaszcza te samorządy, które nie mają odpowiedniej ilości środków inwestycyjnych na utrzymanie tych szkół. W związku z tym uważam, że centralne finansowanie, to znaczy przekazywanie środków z budżetu państwa na całkowite funkcjonowanie łącznie z utrzymaniem budynków, z utrzymaniem infrastruktury i wszystkimi przynależnościami jest bardzo istotne. Nasza szkoła jest szkołą wybudowaną w 65 roku przez praktycznie mieszkańców miejscowości, oczywiście przy współudziale odpowiednich instytucji. Ale uzyskanie środków na remonty, na rozbudowę, na przebudowę szkół, dostosowanie do tych wszystkich warunków, które są wymagane zarówno w rozporządzeniu o zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i we wszystkich innych rozporządzeniach i ustawach, wymaga coraz większego nakładu, coraz większych środków. Doskonale wiem, że gmin nie stać na to. Muszą zdobywać dodatkowe środki, aplikować do konkursów, starać się o środki unijne i też nie zawsze to wychodzi tak, jakbyśmy potrzebowali, jakbyśmy chcieli. Kolejna sprawa to jest płace nauczycieli i generalnie kadry pedagogicznej. Tutaj kolega mówił o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To jest w dzisiejszych czasach bardzo, ale to bardzo ważny aspekt. Dokładnie wiemy, jak wyglądał powrót uczniów po okresie pandemii, jakiego rodzaju problemy psychologiczne, psychiczne, a nawet wręcz psychiatryczne, nie mówiąc o problemach społecznych czy emocjonalnych, miały dzieci po długim okresie nieobecności, po długim okresie siedzenia w domu i uczenia się przez internet czy w jakikolwiek inny sposób. Odbudowa
tej społeczności szkolnej, odbudowa takiej umiejętności uczenia się i wspólnego przebywania w szkole, w społeczności szkolnej, wymaga bardzo dużo pracy i wymaga pomocy specjalistów. Owszem, mamy teraz ustawę, która nakazuje szkołom zapewnienie odpowiedniej liczby specjalistów. Niemniej jednak problem zaczyna się w momencie, kiedy tych specjalistów poszukujemy. Jest coraz więcej dzieci, które mają orzeczenia różnego typu, dzieci z autyzmem, dzieci z zespołem Aspergera, dzieci niedostosowanych społecznie, i do każdego rodzaju tych orzeczeń potrzebni są kolejni specjaliści, którzy no nie są wynagradzani w sposób, który zachęcałby do podejmowania jakiejkolwiek pracy właśnie w szkole. Wymaga się, żeby szkoły miały psychologów. Ja szukam psychologa od zeszłego roku. Cały czas mam wakat, ponieważ nawet studenci ostatnich lat psychologii po rozmowie, po przedstawieniu, jakie mogę im zaoferować warunki pracy, nie są zainteresowani, nie chcą podjąć pracy, ponieważ doskonale wiedzą, że za takie pieniądze tego typu praca jest po prostu całkowicie nieopłacalna i nie ma sensu się, mówiąc kolokwialnie, w to bawić. Problemy są również generalnie z nauczycielami, specjalistami z różnymi kwalifikacjami. Średnia wieku nauczycieli w Polsce w tym momencie wynosi około 50 lat. Za kilka lat okaże się, że tych nauczycieli po prostu nie ma. Najgorsza sytuacja jest w szkolnictwie zawodowym, w szkolnictwie technicznym, gdzie zdarzają się nauczyciele, którzy mają po 70, a nawet słyszałam o jednym takim przypadku, kiedy prawie 80-letni nauczyciel przedmiotów zawodowych chciał, wspomagał tych uczniów, ponieważ nie miał kto uczyć. Więc system zarówno kształcenia nauczycieli, jak i system finansowania tych nauczycieli jest coraz mniej atrakcyjny dla kadry pedagogicznej, a przecież doskonale wiemy, że gospodarka, rozwój gospodarczy, rozwój, podniesienie PKB i generalnie rozwój państwa zależy w bardzo dużej mierze od właśnie edukacji, od tego, na jakim poziomie jest powszechna edukacja. I to edukacja równa i bezpłatna dla wszystkich uczniów, dla wszystkich dzieci na każdym poziomie. Wiemy, niejednokrotnie odnosimy się do szkolnictwa fińskiego. Tam reformy, które były wprowadzane, które zaczęły być wprowadzane w latach 60. ubiegłego wieku, cały ten system reformowania szkół trwał około 40 lat tak naprawdę. W tym momencie Finowie mają bardzo dobre szkolnictwo, równe i powszechne i bezpłatne dla wszystkich dzieci. Szkół prywatnych jest tam około 2-4% i praktycznie niczym nie różnią się od szkół państwowych. Marzyłoby mi się, żeby nauczyciele mieli taką swobodę w doborze środków, doborze materiałów, doborze podręczników, że każdy z tych nauczycieli, specjalistów mógłby według własnych
porządnych kwalifikacji prowadzić swoje zajęcia, zajmować się w miarę indywidualnie wszystkimi uczniami i nie był rozliczany z wszystkiego. Nie był rozliczany z tego, że ma niepodpisany czy niewpisany temat lekcji do dziennika, że musi mieć tyle i tyle ocen, że musi być realizacja podstawy programowej. To jest następna sprawa, która jest bardzo istotna i bardzo trudna w tym momencie. Który musi pisać sprawozdania różnego typu. Wyszło rozporządzenie, które ogranicza liczbę dokumentacji, liczbę sprawozdań. Niemniej jednak w dalszym ciągu tej dokumentacji szkolnej jest bardzo dużo i nauczyciel, który jest po studiach wyższych, niejednokrotnie po różnego rodzaju studiach podyplomowych z różnych kwalifikacji, praktycznie cały czas musi udowadniać, że nie jest wielbłądem i że wie, co robi i czym się zajmuje. A i tak bardzo często jest taka sytuacja, że jeżeli uczniowi coś nie wychodzi, to jest to wina szkoły i nauczyciela. Szanowni Państwo, jest mnóstwo różnego rodzaju problemów w edukacji, ale jedno wiem na pewno. Mamy wspaniałych nauczycieli, mamy świetnych samorządowców, którzy rozumieją, jaka jest wartość i jaka jest potrzeba edukacji. I wiemy, że nauczyciele, jeżeli będą odpowiednio traktowani z godnością i z szacunkiem i odpowiednio finansowani, są w stanie szybko postawić naszą polską edukację, oświatę na bardzo wysoki poziom. Dziękuję. Dzięki wielkie, szanowni Państwo. Polska potrzebuje lepszej szkoły. Polska potrzebuje lepszej zmiany programu, ustaw dotyczących oświaty, finansowania, wsparcia dla samorządów, pomocy dla nauczycieli, docenienia roli rodziców. O tym dzisiaj w Radziemicach, w powiecie proszowskim, w miejscu, w którym jesteśmy od lat, w Polsce lokalnej, w małej miejscowości, która boryka się z wielkimi problemami w sprawach oświaty, tak jak wiele miejscowości w całym naszym kraju. My mamy plan dla polskiej szkoły, dla oświaty, dla lepszej szkoły w przyszłości. Chcemy być dobrym gospodarzem i zrobimy wszystko, żeby być najlepszym gospodarzem dla tych, którzy się uczą, dla tych, którzy pracują w szkołach, dla tych, którzy tworzą wspólnoty lokalne. Pozwólcie, że po tych głosach ekspertów, tych, którzy zarządzają oświatą, budują szkoły, tworzą szkoły, zarządzają szkołami, kadrą nauczycielską, budują to wszystko, co później jest dla nas, rodziców, niezwykle ważne. Czyli budują szkołę, do której chcemy, żeby chodziły nasze dzieci. Tą wymarzoną, tą upragnioną, tą, do której dążymy. Drodzy Państwo, to jest kilka problemów. Problemy dotyczą sposobu finansowania, o tym mówił bardzo dużo Pan Wójt. Dotyczą wynagradzania nauczycieli, organizacji pracy, o tym mówiła Pani Dyrektor. Dotyczą programu, dotyczą tego, czego oczekują rodzice. Czyli my wszyscy, tak jak tutaj stoimy, pełnimy różne role publiczne, społeczne, zawodowe, ale przede wszystkim dzisiaj występujemy i ja występuję jako rodzic, jako ojciec, który marzy o najlepszej szkole dla swoich córek i zrobi wszystko, żeby ta szkoła najlepsza była dla polskich dzieci, dostępna, otwarta, niezależnie od miejsca zamieszkania, niezależnie od wielkości miejscowości. Zaczynam od programu, bo uważam, że ta zmiana musi nastąpić, że dzisiaj dzieci są przeciążone programem. Rodzice po południami siadają z dziećmi, do nocy odrabiają lekcje. Trzeba uczęszczać na korepetycje, żeby poradzić sobie z tym programem, który jest po prostu przeładowany. Tego jest za dużo, to jest niedostosowane do potrzeb współczesnego świata. Przeszliśmy ewolucję internetową. Dzisiaj nie trzeba iść do biblioteki, żeby znaleźć odpowiedź na wiele pytań, szukać haseł w encyklopediach. Można to wszystko znaleźć bardzo szybko w internecie. Tylko czy to, co znajdziemy, to, co znajdą nasze dzieci, czy to jest prawda? Jak oddzielić fałsz od prawdy? Jak znaleźć prawdę?
jak ziarna od plew oddzielić. To jest dzisiaj misja najważniejsza szkoły. A szkoła dzisiaj, mam poczucie, tego nie uczy. Jest przeładowana i to nie jest wina ani nauczycieli, ani dzieciaków. To jest wina źle skonstruowanego programu, który nie przeszedł transformacji. I nawet nie mówię o ostatnich tylko i wyłącznie 8 latach. Nie przeszedł tej transformacji związanej z cyfryzacją, z dostępem do internetu. Internet jest wielkim osiągnięciem cywilizacyjnym, ale też wiemy, jakim jest ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa dzieci, dla ich problemów psychicznych, dla depresji, w którą coraz częściej dzieciaki wpadają. A przy braku psychologów, przy braku odpowiedniej opieki, naprawdę jest później trudno z tych problemów wyjść. Więc to jest pierwszy punkt, program dostosowany do wymagań również rynku pracy, uczących współpracy, uczących podstaw prawa, zdrowego stylu życia, ekonomii, a nie tylko regułek na pamięć. Bardzo ważne są wszelakie definicje, bardzo ważna jest taka tradycyjny sposób nauczania, ale jeszcze ważniejsze jest nauczanie w sposób, który umożliwia dobre wejście na rynek pracy. Tego dzisiaj w moim najlepszym poczuciu i odpowiedzialności potrzebuje polska szkoła. Potrzebuje, żeby była wolna od jakiejkolwiek polityki i ideologii. Szkoła musi być pełna idei, a nie jakichkolwiek ideologii. Szkoła pełna idei, szkoła przyjazna, otwarta, z szacunkiem do tradycji, historii, naszej tożsamości, naszej kultury, języka polskiego, myśląca o przyszłości, bo przecież tu o przyszłość naszych dzieci chodzi. Więc muszą, przepraszam bardzo, patrzeć do przodu, patrzeć w przyszłość. Drodzy Państwo, sposób finansowania. Jak utrzymać taką dobrze funkcjonującą szkołę opartą o wartości, myślącą perspektywicznie? Musi dojść do zmiany ustawy o finansowaniu oświaty. Subwencja musi w 100% pokrywać wynagrodzenia dla nauczycieli. Pan wójt mówił o niedofinansowaniu na skalę 40%. Większą część wydatków, znakomitą, największą część wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia, stanowią wydatki na wynagrodzenia. To minister edukacji ustala wynagrodzenia w całej Polsce. One są takie same. Są grupy zaszeregowania dla na przykład nauczyciela stażysty, nauczyciela dyplomowanego. To wszystko jest jasno określone w całej Polsce. Niezależnie, czy jesteśmy w Radziemicach, czy jesteśmy w Warszawie, czy jesteśmy w najmniejszej miejscowości, czy w wielkim mieście. Są specjalne oczywiście dodatki, które zmieniają te wynagrodzenia pomiędzy poszczególnymi jednostkami, więc może tu dochodzić do jakichś zmian, ale główna część składowa wynagrodzenia zależy od ministra edukacji, więc niech minister edukacji za to płaci. Taka ustawa jest przygotowana, subwencja w 100% będzie pokrywać wynagrodzenie. Uważam, że subwencją powinny być, przepraszam bardzo, powinny być również objęte działania związane z nauczaniem przedszkolnym. Dzisiaj tam jest dotacja, a powinno być to objęte subwencją. Nauczanie przedszkolne, obowiązkowe od pewnego momentu, jest bardzo potrzebne, staje się coraz bardziej powszechne, również na obszarach wiejskich, których my jesteśmy reprezentantem, więc nie tylko ta zasada złotówka za każdą nadliczbową godzinę, którą my wprowadziliśmy, dotację, którą my wprowadziliśmy, jak rządziliśmy, ale jeszcze trzeba pójść o krok dalej, czyli wprowadzić subwencje. Stabilne finansowanie szkoły to również szansa na sięgnięcie po środki europejskie. Dlatego domagamy się po raz kolejny odblokowania KPO. Pan prezydent powinien wycofać dzisiaj swój wniosek z Trybunału Konstytucyjnego, bo innej możliwości na szybkie odblokowanie Krajowego Programu Odbudowy i dogadanie się z Unią Europejską po prostu nie widać. Nikt nie podaje lepszego rozwiązania, więc wzywamy prezydenta Andrzeja Dudę do wycofania swojego wniosku z Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby jak najszybciej umożliwić sięgnięcie po środki europejskie również na modernizację szkół. Na każdej szkole, szczególnie na obszarach wiejskich, ale również w miastach, powinny być odnawialne źródła energii. Na dachach każdej szkoły powinny być odnawialne źródła energii. W okolicach szkoły, w miejscach, które są dostępne, powinny być panele fotowoltaiczne, żeby szkoła stawała się niezależna energetycznie. To jest nasz kolejny plan i to można zrealizować z pieniędzy europejskich. Tu zabezpieczamy finansowo szkołę.
tu dajemy tą podstawę, która umożliwia rozwój, modernizację. Samorządy muszą mieć swój wkład własny. My nie powiemy, że za wszystko zapłacimy, bo dowozy do szkoły, zajęcia dodatkowe, modernizacja, zakup tablic interaktywnych. Oczywiście to jest w gestii też samorządu lokalnego i musi na to wyasygnować swoje środki, ale nie może być tak, że płace będą pochłaniać prawie wszystkie środki wykładane przez samorząd. Płace mają być dla nauczycieli podniesione według ustawy zaproponowanej przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, którą popieramy i będziemy wdrażać w życie, jeżeli dojdziemy do władzy. Nie może dojść do sytuacji patologicznej, o której mówiła pani dyrektor Mitka, że nie mogą znaleźć dyrektorzy szkół w Polsce dzisiaj nauczycieli do pracy. Nie mówię już o psychologach, bo z tym jest bardzo ciężko. Jesteśmy wszyscy w ogromnym żalu i smutku po tych wydarzeniach związanych ze śmiercią, której myślę, że trudno sobie nawet wyobrazić pobitego małego chłopaka, który umiera. I pytamy się wszyscy, gdzie było wtedy państwo, gdzie są służby, gdzie byli ci, którzy odpowiadają za pomoc społeczną, za edukację. Jeżeli oni są niedofinansowani, jeżeli pomoc społeczna jest niedofinansowana, jeżeli w szkole nie ma dobrych finansów, dobrych zarobków dla nauczycieli, dla psychologów i nie ma tych psychologów, to trudno mówić, że można wypełnić jakąkolwiek ustawę i że państwo reaguje. Po prostu nie jest wtedy w stanie. Te instytucje nie działają, bo są kompletnie niedofinansowane, są pomijane. Dofinansowanie tych instytucji nie przynosi zysku wyborczego, ale bez dofinansowania pomocy społecznej, pracowników socjalnych, psychologów i nauczycieli nie ma szans również na bezpieczeństwo dzieci. Nie ma szans nie tylko na edukację, wychowanie, ale nie ma szans na bezpieczeństwo. O to będziemy zabiegać i to jest jeden z naszych podstawowych programowych punktów, bo my mamy plan dla polskiej oświaty. Jakość kształcenia to też przygotowanie uczniów do życia we współczesnym świecie. Nie da się tego zrobić bez dobrej znajomości języka angielskiego. Nie mówię o innych językach obcych, mówię o języku angielskim, który jest językiem powszechnym na świecie, najczęściej używanym w kontaktach międzynarodowych, w pracy, we wszystkich krajach świata. Możemy się porozumieć za pomocą języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego musi być po podstawówce jak najlepsza, musi być biegła znajomość angielskiego po podstawówce, dlatego wprowadzimy rewolucyjną zmianę. Zwiększymy liczbę godzin angielskiego do 5 tygodniowo od pierwszej klasy. Na to warto poświęcić i czas, i pieniądze, dlatego dzieciaki nie będą musiały chodzić na dodatkowe zajęcia, będą mogły się nauczyć dobrze języka angielskiego w polskiej szkole. To jest bardzo ważne, bo inaczej będziemy wykluczeni ze społeczności międzynarodowej. Nasze dzieci będą wykluczone. Już dzisiaj ten poziom nie jest tak, jakbyśmy oczekiwali. Znajomości języka angielskiego po podstawówce, czy nawet po szkole średniej. On musi być podniesiony, on musi być dużo bardziej zaawansowany, on po prostu musi dawać szansę na poruszanie się w świecie i w relacjach z nie tylko młodzieżą, ale później jako pracownicy w relacjach biznesowych, w firmach na całym świecie, jak młodzi ludzie, nasze dzieci będą pracować. Dla mnie jako rodzica, ale też jako lekarza bardzo ważna jest opieka zdrowotna nad dziećmi sprawowana w szkole. Ponieważ obietnice partii rządzącej nie zostały w żaden sposób zrealizowane. Nie zostały odnowione gabinety lekarskie, nie ma gabinetów stomatologicznych, więc my podejmujemy ten temat. I na pierwszy plan wychodzi opieka stomatologiczna nad dziećmi, szczególnie w szkołach podstawowych, ale również w szkołach średnich. Dostępność do wizyt stomatologicznych. I zdajemy sobie sprawę, że nie da się w każdej szkole stworzyć gabinetu stomatologicznego, ale można coś innego zrobić. Każdą szkołę zapisać do gabinetu stomatologicznego. Przez to w każdej szkole będzie lekarz dentysta. To jest odwrócenie troszkę patrzenia na tą sprawę. Wybieramy na danym terenie gabinet stomatologiczny, do którego po prostu zapisujemy daną szkołę. I tam dzieciaki chodzą na kontrolę, na wizytę. To jest możliwe. NFZ ma podobno coraz więcej pieniędzy, więc niech wyda te pieniądze na opiekę stomatologiczną w szkole. W każdej szkole powinien być dostęp do gabinetu stomatologicznego, czyli dentysta w każdej szkole jest możliwy.
i nie trzeba tworzyć gabinetu stomatologicznego, żeby tak się stało. Wystarczy szkołę zapisać do dentysty. Sprawą fundamentalną jest zaufanie. Nie będzie lepszej polskiej szkoły, jeżeli nie będzie zaufania rodzica do nauczyciela i państwa do nauczyciela. Dzisiaj mam poczucie, że nie ma zaufania pomiędzy państwem a nauczycielami i wspólnotą samorządową, która organizuje nauczanie. I nie ma też zaufania pomiędzy rodzicami i nauczycielami. Dostępność do kontroli tego, w jaki sposób opieką są otaczane nasze dzieci, jak są uczone, jak są wychowywane w szkole, choć szkoła ma tutaj tylko funkcję pomocniczą w wychowaniu, przede wszystkim wychowawcze obowiązki mają rodzice i ma rodzina, szkoła może w tym pomagać i powinna w tym pomagać. Był wspominany przykład fiński. On się udał tylko i wyłącznie dlatego, że tam jest pełne zaufanie rodzica do nauczyciela. Zdaję sobie sprawę z tego, że to jest zmiana o charakterze mentalnym. Ona wymaga otwartości od nas wszystkich. Bez niej nie dokona się rewolucja w polskiej szkole. Ona tak naprawdę jest dzisiaj potrzebna. Nauczyciel ma swoje prawa i obowiązki. Ma swoje obowiązki wobec ucznia. Ma swój sposób nauczania. Musi przestrzegać określonych zasad. Ale my jako rodzice musimy go obdarzyć zaufaniem. Jeżeli będziemy na każdym kroku go kontrolować, jeżeli na każdym kroku będziemy ingerować w jego pracę, on nigdy nie rozwinie skrzydeł. Bardzo proszę, że jak przygotujemy reformę, o której dzisiaj mówię, oświaty, ona musi zabazować też na pewnych relacjach i emocjach. Na relacjach właśnie zaufania do nauczyciela. Szacunek do pracy nauczyciela, wynikający nie tylko z zarobków, który musi się podnieść. Godność pracy nauczyciela, etos pracy nauczyciela, ale przede wszystkim zaufanie rodziców i uczniów do nauczyciela. Bez tego nie zmienimy szkoły. Jeżeli ciągle będzie jakiś klin wbijany między rodzica, ucznia i nauczyciela, nie pójdziemy do przodu. Bardzo o to proszę, tu jest wielka rola statutów szkoły, w których można wiele rzeczy zapisać, ale jeszcze jest większa rola państwa, który musi stworzyć taką atmosferę. Musi dać poczucie bezpieczeństwa nauczycielowi. Ja nie chcę, żeby obraz, który mi zapadł w pamięć, i myślę, że wielu z państwa, którzy często obserwują media, pamięta taki obraz z włożonym kubłem na śmieci na głowę nauczyciela. To się pojawiło na początku internetu, a ten obraz ja mam przed oczyma do dzisiaj. Jeżeli to jest dzisiaj pozycja nauczyciela w systemie edukacji, jeżeli on jest tak dzisiaj ustawiony jak na tym obrazie, no to jest dramat nauczyciela, szkoły, państwa, rodzica i dziecka, czyli nas wszystkich. To jest dramat na przyszłość dla Polski. Musimy to zmienić, odbudujmy etos pracy nauczyciela, odbudujmy pozycję nauczyciela i finansową, bo bez tego nie ruszymy do przodu, trzeba powiedzieć jasno i wprost, ale też bez szacunku i godności nie odbudujemy i nie zbudujemy lepszej szkoły. Młode pokolenia zasługują na najlepszą edukację, na ludzi, którzy chcą być w szkole, a nie jest to ich ostatni wybór. Dzisiaj dobór do zawodu nauczyciela jest doborem negatywnym. Niestety, mówię to z wielką przykrością. Kiedyś jak ktoś kończył studia przygotowujące do pracy nauczyciela w różnych kierunkach, w różnych specjalnościach, to jego pierwszym wyborem była szkoła. Dzisiaj jego pierwszym wyborem jest korporacja, biznes, ostatnim wyborem jest szkoła. To pokazuje, jak się to zmieniło i to się zmieniło niestety na niekorzyść. Więc musimy w tych wyborach, które przed nami, pamiętać o wielu sprawach. Pamiętać o sprawach związanych z rolnictwem, o tym za chwilę w gospodarstwie Łukasza Gawła będziemy mówić, o bezpieczeństwie żywnościowym, bezpieczeństwie narodowym, szczególnie w kontekście tej kuriozalnej sytuacji, dramatycznej sytuacji dla bezpieczeństwa, jak niezlokalizowanie przez kilka miesięcy rakiety, która mogła przenosić, która jest przystosowana do przenoszenia ładunków nuklearnych, bomby jądrowej. Do takich sytuacji nie może dochodzić, więc o tym wszystkim będziemy mówić w kampanii. Ale z oczu nie może nam zniknąć sprawa fundamentalna, czyli przyszłość naszych dzieci. Bo te wszystkie nasze chimery, wszystkie nasze programy w innym zakresie będą kompletnie nieważne, jeżeli stracimy z oczu to, dla kogo to robimy. Dla przyszłości, dla dzieciaków, dla wnuków, dla kolejnych pokoleń, żeby Polska była dla nich najlepszym miejscem do życia. Żeby Polska była dla nich miejscem wymarzonym do życia.
żeby tutaj chcieli zakładać swoje rodziny, rozwijać swoje firmy, tu chcieli pracować, tu chcieli żyć, tu chcieli oddychać pełną piersią. Najlepsza polska szkoła jest gwarantem tego, że tak będzie. Potrzebuje ona lepszego, dobrego gospodarza, my takim jesteśmy. Potrzebuje lepszej zmiany, my tą zmianę gwarantujemy. Potrzebuje programu i planu. My mamy ten plan, mamy program, będziemy najlepszym gospodarzem dla Polski i dla polskiej szkoły. Jeśli są jakieś pytania, szanowni państwo, w tym temacie lub w temacie tak innych, to jesteśmy teraz ja i ci wszyscy, którzy są ze mną, którym bardzo dziękuję, są do dyspozycji. Dziękuję gospodarzowi, panu wójtowi. Jesteśmy w gminie Radziemice. Drogi Marku, bardzo serdecznie dziękuję, bo jesteś dobrym gospodarzem tutaj i te pomysły. Dziękuję pani dyrektor Katarzynie Mitce za te słowa. Gorzkie często, ale prawdziwe, które wymagają naszej refleksji. Dziękuję wszystkim samorządowcom, rodzicom, którzy przyszli razem ze mną, żeby powiedzieć o polskiej szkole. Pierwsze, kompletnie mnie to nie interesuje, kto z PiS-em się wybiera do wyborów i jak się PiS tam będzie układał na tych listach z Solidarną czy Suwerenną Polską. To są ich sprawy. My przedstawiliśmy program dla polskiej szkoły. Będziemy go realizować. W tym zakresie PiS nie dokonał żadnej pozytywnej zmiany. Wręcz przeciwnie. Mając nawet czasem dobre pomysły, no to wybrał tych, którzy mają je realizować, najgorszych, jakich mógł. Polska szkoła również przez takie decyzje personalne jest upokarzana. Program ma Polskie Stronnictwo Ludowe, program ma Koalicja Polskiego Stronnictwa Ludowego z Szymonem Hołownią, bo o tym, jaka ma być polska szkoła, mówimy w naszym planie dla Polski, mówimy w liście wspólnych spraw. Więc no już są spóźnieni. Jeżeli będą dzisiaj ogłaszać jakieś pomysły, no to do nas są już dawno spóźnieni. Nie wierzę ministrowi obrony narodowej, bo naraził na szwank polskie bezpieczeństwo. Zrzucanie teraz winy na wojskowych, zrzucanie winy na najważniejszych generałów Armii Polskiej jest też z punktu widzenia takiego honorowego podejścia, które szczególnie powinno towarzyszyć każdemu ministrowi, a w szczególny sposób towarzyszyć ministrowi obrony narodowej. No to jest dalekie od średniego standardu, a już nie mówię o najwyższych standardach. Jeżeli nie wiedział o tej rakiecie przez 4-5 miesięcy, to jest niebywały skandal. Jeżeli wiedział i dzisiaj próbuje zepchnąć winę na wojskowych i oddalić od siebie te zarzuty w sposób haniebny, jest to wstyd i hańba. Więc jedno i drugie jest dyskwalifikujące, jedno i drugie jest tylko i wyłącznie, z jednego i z drugiego jest tylko i wyłącznie jedno wyjście. Natychmiastowe podanie się do dymisji. Będziemy badać tą sprawę, będziemy dochodzić prawdy. Większe zaufanie mam dla oficerów Wojska Polskiego niż dla oficerów politycznych PiS-u. Dzięki wielkie, miłego dnia dla wszystkich. Zapraszamy dalej, jedziemy teraz.